bardzo jestem szczęśliwa, że na moje stare lata udało mi się mieć taką tutaj oazę. Oazę, powiedzmy, i od strony mieszkalnej, i od strony rodzinnej, bo mam tutaj córkę z zięciem, i od strony artystycznej. Wiecznie patrzę przez moje okno i każdą wolną po prostu stronę roku podziwiam. Za każdym razem jest coś innego. I czekam, że przyjdzie taka chwila, że przez te okno namaluję wielki obraz z podziękowaniem dla Puszczykowa. Muszę powiedzieć, że tu świetnie się czuję. Kiedyś byłam nad Wartą. To jest przepiękne zakole i tam można cudowne rzeczy malować. A teraz patrzę przez okno, widzę drzewo bez żadnych liści, ale dwie sroki. One są zakochane w sobie. To tylko w Puszczykowie może być taka sytuacja, że leci jedno, za nią drugie i ten ucieka, ten go goni. W każdym razie obserwacja przyrody to jest najcudowniejszy cud świata. Dlatego tu się bardzo dobrze czuję. Muszę przyznać, że dziękuję za to, że mogę tutaj dożywać swoich ostatnich lat.